Wielu z Was bardzo lubi opowieści o dzielnym redaktorze Radia Samiec, lecz nie macie czasu, by ich słuchać, a często jak już przysiądziecie, to odpływacie gdzieś myślami. Tym razem postanowiłam Wam ulżyć i streścić ostatnie dwie audycje, co jest tym łatwiejsze, że obecnie redaktor przez zawieruchy życiowe nie ma najwidoczniej głowy do nagrywania swoich mądrości. Zdecydowałam się na zabieg podawania czasu, gdyż od kilku tygodni redaktor odpowiada na pytania, w każdej audycji na jedno. A czemu tylko na jedno? Zobaczycie sami. Po zwyczajowym przywitaniu... Szanowni Państwo, to jest taka może dziwna pora. Przyzwyczaiłem Państwa i przede wszystkim siebie do tego, żeby nagrywać rano, a teraz mamy wieczór. Ale oczywiście jest tego przyczyna. Przeżywam troszeczkę takie trudniejsze chwile teraz. I po narzekaniu na niechęć do nauki matematyki, w drugiej minucie 58, redaktor stwierdza, że nie lubi pisania książek, ale musi je pisać, bo potrzebuje pieniędzy. Przecież to powinno być hobby, pisanie z potrzeby ducha. Rozumiem pisanie na siłę, jeśli pisarz ma podpisaną umowę na kilka lat, na tyle i tyle książek, na rok, kwartał, etc. O ile dobrze pamiętam, to Stephen King, nawet wtedy, gdy musiał pisać ze względów finansowych, bo założył rodzinę, to i tak tworzył je, bo w pewnym sensie musiał, bo go talent cisnął. Nie rozumiem też, jak pisarz będący w 2% najbogatszych ludzi w Polsce nagle potrzebuje pieniędzy. Po pierwsze, skoro wydał 18 książek, to powinien od nich kupony odcinać. Po drugie, przy tylu ludzi 1000 starczy antykryzysowej, więc ze zbiórkami z live'ów powinno starczyć. Przecież nie ma rodziny na utrzymaniu, nie musi wydawać nawet na ubranie, bo przecież nigdzie nie wychodzi. Remontów nie przeprowadza, bo to nie jego dom. Rodzicami się nie opiekuje, bo odwiedza ich raz do roku, jak mu hejterzy o nich przypomną. 3 minuty 15. Przeprosiny za obarczanie słuchaczy jego problemami. A kiedy było inaczej? Jak nie stan zdrowia już od pierwszych zdań, w stylu bolące gardło, podziębienie, to hejterzy. A jak nie hejterzy, to IBS. Bo ostateczne kombo, początek podziębienie lub zatrucie, hejterzy i IBS w jednej audycji. Przecież nawet te odpowiedzi na pytania to głównie kręcą się wokół ciężkiego życia pana pisarza. 7 minuta 15. Porównanie do Arnolda Schwarzeneggera i wstyd, że tak mało robi w porównaniu do tego tytana pracy. Ale robić to robię mało tak naprawdę, bardzo mało. Mam brak napędu, naprawdę bardzo duży i to naprawdę to jest szokujące. No tutaj. 8 minuta 20. Przechodzi do odpowiedzi na pytanie. Dopiero. Ale po przeczytaniu pytania znów odpływa w meandry opowieści o tym i owym. Dobrze, że chociaż czyta komentarze do pytania, na które ma odpowiedzieć. Jest już na ścieżce. 10 minuta 43. Komentarz pani Pauliny, która stwierdza, że tutaj pytający Totmes odpowiedzi nie uzyska, bo pan pisarz dyszy nienawiścią do kobiet. Ciekawe, po czym wnosi pani Paulina. 10 minuta 53. Głupawy żart do tego komentarza, jaki u ciotki na imieninach opowiada wujcio erotoman gawędziarz. Ciężką nienawiścią szaleję, rzucam się po pokoju, tak, wyszukuję jakieś narzędzi, którymi mógłbym zadawać ból. No mam takie jedno narzędzie, ale no niestety bólu ono chyba nie jest w stanie zadać. Ktoś powie złośliwy, że ze względu na rozmiary, ale nie będę tego komentował. 13 minuta 50. Wiele godzin spędza redaktor niczym mnich buddyjski na rozkminy sensu życia, a poważnie na, jak to kiedyś powiedział, tytanicznej pracy. Tak naprawdę spędzam wiele godzin codziennie na wchłanianiu nowych treści, potem sobie leżę, no ktoś mógłby powiedzieć, przepraszam, że to jest lenistwo, ale w tym czasie ja sobie w głowie obracam różne rzeczy. Tak jak mówi znany kawał, że no ktoś tam miał gazy, tak, i wyszły jakieś gówniane myśli, czy coś takiego. No oczywiście spaliłem ten żart jak zwykle. 15 minuta. Znudziły mu się tematy damsko-męskie. Mdleje, jak o tym mówi. Teraz jest za stary. Testosteron mu spadł i boi się śmierci. Medytuje. W 17 minucie 30 sekundach pojawia się chęć odpowiedzi na pytanie, ale redaktor znowu się zgubił. 18 minuta 11. Czyta w końcu pytanie. I do 18:48 jakby się przymierzał do odpowiedzi. I znów nic. Nawet reklama książek na strefasamiec.pl wpada. I już, już. Po 20 minutach krążenia wokół tematu zaczyna się tak zwana krótka odpowiedź. Pierwsza porada.
Antydepresanty koniecznie, plus witamina B12. Psychotropy nie, ale ketamina tak. Tylko to drogie, bo to musi być opieka lekarza. O ile porady dotyczące leków na depresję, która może wystąpić po porzuceniu, to można zaliczyć do odpowiedzi, ale rozwlekanie się na temat zalet ketaminy, którą badano 20 lat, to według mnie jest ucieczka od odpowiedzi. Od 23 minuty mamy rozkminianie glutaminergicznego układu, ale to za trudne, nie ma na to czasu. 25 minuta 46. Tadam! Co takiego? Tak, zgadliście Państwo. IBS. 12 lat się bezskutecznie leczy na IBS, czyli na takie najgorsze, co może być, bo ani nie ma jasnej diagnozy, według większości badań wszystko jest ok. Powoduje to no, po prostu biegunki, tak? Biegunki, bóle brzucha. No, nikt tego, większość ludzi, która nie rozumie takich rzeczy, większość ludzi je obiad i zapomina o tym, a dla ludzi z IBS-em zjedzenie czegoś jest koszmarem, potem się zaczynają bóle, biegunki i bieganie jest po tym, nie można pracować, to jest wszystko w nerwach, w stresie, potem narasta uczucie paniki przed każdym wyjściem, bo człowiek się spina i boi przed każdym wyjściem, czy po prostu nie dostanie biegunki. I potem się zaczynają te stany paniki narastać, bo każdy stan, który się utrzymuje jakiś czas, on się wzmacnia. Więc przez lata no, pozbawiony zostałem wszystkiego, pracy, znajomych, z możliwości założenia rodziny. No, jedyne, co mi się udało, no, to po prostu pisanie, mówienie, to, że się zjawiłem na Podkarpaciu, no, a potem się zaczęło. Bla, bla, ble, ble, zmarnowane życie. Dół i 2 metry muł. 26 minuta 54. Co teraz? Oczywiście. Potem się zaczęło niszczenie tego, tak, że tutaj jestem prostytutką męską, tak, że jakieś, nie wiem, striptizy robię. No to trochę w sumie jest miłe, tak, że jak robię striptizy, to znaczy, że muszę fajnie wyglądać, co nie do końca jest prawdą. Czy ktoś jeszcze pamięta, że jest to odpowiedź na pytanie słuchacza? 28 minuta 55. Opowieść o koledze. Coś miało być znów o Arnoldzie Schwarzeneggerze, ale w 29.34 pojawił się rower i przypięty do niego hejter. No sami Państwo widzieli, no nieopatrznie, rower pokazałem, jakiegoś laptopa, tak, no się gościu pojawił, tak, co zaczął, zachorował na, z nienawiści, tak, bo rower zobaczył u gościa 40-paroletniego. Boże, kochany, jak sobie człowiek o tym pomyśli, to jest... Do 30 minuty 25 o Arnoldzie jednak przez chwilkę, a potem... Bo ja wiem o tym i owym. Na pewno nie odpowiedź na pytanie Totmesa. 30 minuta 58. To chyba jednak zmierzało do Totmesa. Uwaga. Tak. 2 minuty 43 sekundy. Jest odpowiedź. Wyciągnięty wniosek dla Totmesa, że musi mieć cel w życiu. 32 minuta 15. Przykro mi, ale są sprawy ważniejsze. Zobaczcie, zobaczcie, kilka lat sprawy sądowe. Ludzie, przecież oni przez ten czas by zarobili sobie na ten rower, na ten laptop, przecież to bez problemu by sobie z tym poradzili. To nie, lepiej kurde chodzić, hejtować, chodzić po salach sądowych, no. Niesamowite to jest. Ludzie tu mówią, jakieś służby specjalne, masoni, po co masoni? W Polsce bliźni drugiemu przegryzie gardło, bo ktoś sobie to coś droższego kupi, tak? 33 minuta. Odpowiedź na pytanie, choć chyba nie do końca. 34 minuta 15. Pojawia się rys autobiograficzny. Z ludźmi bolą i takie żarty bolą, to się odchodzi od ludzi i się zaszywa człowiek sami. Wcale nie dlatego, że tego potrzebuje jako samotności, tylko się po prostu ludzi boi. A jak ludzi się boi, to często się ich zaczyna nienawidzieć. 34 minuta 30. Po opowieści o książce autobiograficznej Arnolda, opowieść o kilku wykładach o Trynkiewiczu, co mistrza poruszyły ostatnio, czy to wszystko w ramach nauki do matury? Ja coś pomyliłam? To chyba egzamin z matmy, a nie z psychologii. 35 minuta 28. Wracamy do Totmesa. Uff. 36, 40. Oczywiście nie przesadzajmy z tą odpowiedzią. Nie zapominajmy, kto tu jest najważniejszy. Minuta 8 sekund to chyba wystarczy Totmesowi. Mam nadzieję, że się nie zamyślił na chwilę, bo mógł przeoczyć odpowiedź. Na przykład pozytywną rzeczą w moim życiu dzisiaj jest to, że przeżyłem. A przecież mógłbym mieć jakiś zator, mógłbym leżeć w szpitalu, się okazało, że straciłem władzę nad głosem i bełkoczę. Co ja bym zrobił?
Rodziców już mam wiekowych, tata jest niesprawny. Moja przyjaciółka, o której mieszkam, jest po trzech zawałach. Ja żyję w lęku, że się coś stanie. Sam jestem praktycznie inwalidą, tylko że bez żadnej renty. Muszę na ZUS zasuwać grubo ponad 1000 zł. 38 minuta. Można powiedzieć trzecia porada. Trzeba czuć się na starość spełnionym. 39 minuta 25. Opowieść bardzo ciekawa o chudym guru psychiatrze. 40 minuta 10. Totmes, nie śpi, guru mówi do ciebie. 41:23. Kwestie finansowe dla naszego pisarza nie są ważne, ale to tylko wtrącenie. 41 minuta 37. Wracamy do odpowiedzi. Czwarta porada. Słuchać coachów, a najlepiej audycji pana redaktora. Jestem pod wrażeniem, bo pojawia się lekkie współczucie dla słuchacza, ale szybko ginie w powtórzonej opowieści o antydepresantach. 47:07. Trzeba porozmawiać z kotem. Wiadomo. 48 minuta 12. Bardzo ważne rady. Te same. 58 minuta 12. Przeczucie. Pan redaktor ma przeczucie. I jak zwykle bla 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 na koniec. Myślicie, że w kolejnym odcinku pan redaktor dalej odpowiada na pytania, których naliczył około 100? A gdzie tam? Sam za chwilę przyzna, że nie wiedział, o czym nagrywać. Ale po co odpowiadać swoim wyznawcom na pytanie? Przecież ten kanał nie jest dla nich. Audycja zaczyna się od wymieniania powodów, przez które redaktor nie ma czasu na nagrywanie. Oczywiście pierwszym z powodów jest zbliżająca się matura. Ale w to nie wierzymy, ponieważ okazuje się zaraz, że nauka do matury dopiero się zaczyna. Na 10 dni przed egzaminem. No cóż, potem są takie konkluzje. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, najmocniej przepraszam za to, że przez dłuższy czas nie nagrywałem. Przyczyn tego jest kilka i być może Państwa te przyczyny nie interesują, ale wymienię je. Przede wszystkim to jest, jak Państwo doskonale wiedzą, zbliżająca się matura, kolejne podejście. Na 90% tego nie zdam. Traktuję to jak jakieś przekleństwo, to z tym są związane bardzo dziwne rzeczy. Nie wiem, jak to jest, że potrafię napisać książkę na wcale nie łatwe tematy. Dużo czytam skomplikowanych tekstów i potrafię się skupić i potrafię utrzymać te skupienie dłuższy czas. Natomiast gdy przychodzi do nauki matematyki, gdzie byłbym w stanie to wszystko pojąć, nie jest to jakieś specjalnie trudne, no na to takie cuda i dziwy z moją koncentracją, że sam jestem w ciężkim szoku, że nie potrafię utrzymać koncentracji nawet przez minutę czasu. I to nie jest coś takiego, że nie potrafię, że nie mam takiej umiejętności, tylko tak jakby wszystko temu przeszkadzało. No, zaczynam jakieś obrazy tworzyć mentalne, zaczynam myśleć o innych rzeczach, no i taka nauka jest utrudniona. Tak, ciekawe. To się po prostu kiedyś nazywało lenistwo. Tak, sama jestem beznadziejna z matematyki, ale mając rok, to spokojnie bym wzięła korepetycje, nawet w pandemii, wiem, że dalej są korki udzielane, i spokojnie bym sobie poradziła. Nawet na te tylko 40%. Druga wymówka wpływa na pierwszą. Po co teraz na siłę kończyć książkę, skoro matura za pasem? Trzeba umieć priorytety ustawić. No ale co coach może o tym wiedzieć? Brak pieniędzy tak ogromny, że to prześwietne dzieło musi się czym prędzej ukazać? Moshe Red pisał, że redaktor ma odłożone złoto. Już całe przepadło? Na latarki? Kolejną rzeczą jest to, że poprawiam nową książkę, która będzie na dniach, jak znajdę jakąś ładną okładkę. Tak naprawdę nowa książka 33 nawyki miliardera czy miliarderów, już sam nie pamiętam, muszę zobaczyć. Miliardera, czy miliarderów, sam nie pamiętam, jaka jest nazwa. Ale nie mam problemów z koncentracją. Tyle miesięcy ględzenia o książce, a od miesiąca, że już jest na ostatniej prostej, że zaraz korekta, a autor nie pamięta jej nazwy? Więc to, plus jeszcze tam mam różne jakieś tam problemy swoje prywatne i... Może te prywatne to niepowodzenia sądowe, a może nadciągające nad współpisarza, prawnika, milionera czarne chmury? Jego akcje na giełdzie spadły, miliony na kontach schakowali hejterzy i utracił zaufanie innych milionerów.
Oczywiście to nieprawda. Pan Bill Ballioner z Billboardów stracił pracę w urzędzie, za którego rozłożenie na łopatki jest oskarżany. Mieszkańcy zarzucają mu, że nic nie robił całe dnie i był jak Yeti, czyli niby istnieje, ale nikt go nie widział. No cóż, za to powstały w tym czasie dwie książki oraz przyznano liczne bany za niewłaściwie umieszczone przecinki i kropki na forum Sam Czeruno. Niektórzy mają priorytety. Może się redaktor martwił, że teraz on będzie funflowi musiał w sądach towarzyszyć, gdyż jak to jest modne u tych dwóch pisarzy, już zapowiedziane jest przez urzędnika milionera pozew przeciwko dwóm osobom. Będzie krótki, bo i specjalnie nie mam pomysłów na audycję. Zresztą powiem Państwu szczerze, ja o tych audycjach często myślę i naprawdę mam dużo tematów, ale one są tak, one są popieprzone, tak? Duchowość, Bóg, nie za bardzo umiem je ze sobą związać. Tak jak mówiłam, co tam, że ludzie zadali pytania. Na prośbę redaktora przecież. Lepiej gęgać o niczym. Gdy już myślę, że coś bym nagrał, no to albo mi zaczyna gardło boleć. No ogólnie takie jest. Ostatnio dużo ludzi skarży się na gorsze samopoczucie, w tym i ja. No ale to jest co roku. Jak co roku? Co drugą audycję? Też mi nowa wiadomość o zdrowiu redaktora. Tak więc, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć o tej pogodzie i taką moją refleksją się z Państwem podzielić. Jeśli Państwo uznają tę refleksję za wartą, bo czy ja wiem, czy to jest takie... Właściwie się zastanawiam, po cholerę ta audycja. Ponieważ audycja, jak sam redaktor stwierdza, jest po nic, wybrałam moje ulubione słówko na dziś. Posłuchamy go w pełnej krasie na koniec materiału. I właśnie tego chciałbym dzisiaj o tym powiedzieć, żeby dzisiejszy temat audycji, która musi być krótka, bo zaraz stracę głos, będzie dotyczyło właśnie teraz tego, że no ogólnie dużo ludzi narzeka na to, że jest taka pogoda podła, szare niebo, owiane niebo, deszcz, wilgoć, zimno. Nasze ciała, dusze, serca i umysły pragną już słońca. Mam dużo przemyśleń, dlaczego warto by to zrobić i niestety te przemyślenia są bardzo smutne. Ja uważam, wychodzę z założenia, że jakieś 80-90% hejtu jest związane z tym, że nie mam wyższego wykształcenia. Budzi to w ludziach, niektórych ludziach, bardzo wiele gniewu. Panu redaktorowi jeszcze nie przyszło do głowy, że to nie chodzi o wykształcenie, tylko o to, co mówi, jak mówi i co robi? No udręka to jest tą matematyką okropna, no ale to jest warunek, żeby pójść na jakieś studia psychologiczne, zrobić tego pieprzonego magistra, a potem jakiś doktorat czy coś, napisać jakąś pracę, mam już parę pomysłów i zamknąć temat. Ten brak matury nikogo nie obchodził, dopóki on sam nie zaczął tego przeżywać, a musiało mu to doskwierać, gdy wiele lat temu na pewnym forum mówił, że ma studia i dopiero jak zaczęto się z niego śmiać, że to niemożliwe, przy tym co i jak pisze, to się przyznał do stanu faktycznego. Zwłaszcza gdy widzą jakieś tam zasięgi, czy coś tam, że tam się coś tam udało finansowo, czy coś, i te połączenie powoduje bardzo dużo nienawiści. Chciałbym tego uniknąć, no to jest oczywiste. Więc wielu ludzi po prostu po jakichś tam prywatnych studiach ma do mnie duży żal, tak, że no jakoś mi się tam, powiedzmy, no powiedzenie, że mi się w życiu powiodło, mając ciężkie objawy IBS-u, to jest śmieszne wręcz, no ale oni na to nie patrzą, oni patrzą tylko i wyłącznie na sferę finansową, więc tutaj mają jakiś żal, tak, że ja nie mam matury, a oni mają jakieś tam prywatne studia z marketingu, socjologii i no tam jakieś tam mniejsze zarobki. No trudno nawet mi o tym mówić, bo to jest no, temat, na którym się można łatwo pośliznąć. Wciąż te same banialuki opowiadane, że ktoś mu czegoś zazdrości. Czego? IBS-u, poddasza, samochodu we współwłasności z obcą osobą, zamkniętego samiec web, konieczności pisania byle szybciej książki, bo bieda zagląda przez okno jak osławiony hejter? Nie wszyscy tacy są, na szczęście są jeszcze normalni ludzie, no ale tych takich ludzi, których to bardzo boli, jest sporo. I to jest jedna z przyczyn, dla których chciałbym mieć wykształcenie, a także po to, żeby uzupełnić wiedzę, bo mam taką bardzo roztrzepaną, a tutaj by tak pozwoliło mi to wcelować w jakiś, no po prostu miałbym ją skupioną w jakimś jednym punkcie. Nie rozumiem tego toku myślenia. Skoro uważam, iż hejterom przeszkadza mój brak matury, to robię wszystko, by im udowodnić, że ją zdam. A tu nauka do matury na 2 tygodnie przed egzaminem. Ktoś tu jest niepoważny. Ile tego bagna w internecie? Hejtu, stalkingu.
I kto to mówi? Teraz następuje długie pitolenie o wszystkim i o niczym. O dzieciństwie, głodówkach, o tym, że niektórzy nienawidzą siebie samych za śmierć Jezusa. Oczywiście jakiś suchar. Jeszcze chciałbym podziękować Państwu. Powiem Państwu, że troszkę mnie zaskoczyliście. W internecie jest tyle chamstwa, tyle gówna po prostu, trzeba to tak nazwać. A tu ludzie mi piszą, nie przejmuj się Marek maturą, że tu humanista jesteś i to. Naprawdę powiem Państwu, że mnie to trochę zaskoczyło, bo... A mnie wcale. Spróbowaliby napisać inaczej. Ban, ban, ban. Tylko wazelina się ostaje na forum lub na kanale. I przychodzą ludzie z problemami, zamiast mi pojechać tych, ju, się nie uczysz, trzeba było się uczyć, i ci ludzie by po części mieli rację. Po części by mieli, a po części nie. No nie jest to takie proste. Gdyby to było takie proste, to można by zadać pytanie, dlaczego nie umiesz chińskiego? No tak, no ludzie nie chcą się tego uczyć. Wymówki, wymówki. Pan redaktor nie wie, że wymówki są jak dziura w dupie, że każdy ją ma. I oczywiście po raz enty od zeszłego roku redaktor czyta tytuły rozdziału swojego nowego dzieła. To są tak śmieszne tytuły, że ja bym na jego miejscu ich nie czytała. Przecież to jak strzał w stopę. Marek Kotoński, 33 nawyki miliardera, jednak nie miliarderów, miliardera. Jest tak, nawyk bycia spokojnym, nawyk chodzenia z wyprostowanym kręgosłupem. Tutaj jeszcze zmienimy, bo to jest nawyk prostowania się, to trzeba zmienić. Nawyk czytania, nawyk dbania o przyjemny zapach z ust i ciała, nawyk dotrzymywania słowa, nawyk dziękowania, nawyk eleganckiego jedzenia i picia, nawyk grzecznego mówienia nie, gdy coś nie jest dla ciebie korzystne, kontrolowania obrzydliwych nawyków, kulinarno-życiowy nawyk niedefekowania tam, gdzie jesz, nawyk uczenia się, nie marszczenia twarzy i czoła, bardzo ważny, mogą Państwo się zdziwić, ale właśnie bardzo ważny, chyba ja zauważyłem tylko tę rzecz, co nie czyni mnie żadną gwiazdą, nawyk nieprzeklinania, nieprzerywania w rozmowie, nieodkładania na później ważnych spraw i porządku, nawyk noszenia ze sobą prezerwatyw i używania, nawyk chronienia siebie przed wzbudzeniem poczucia winy, ograniczonego zaufania wobec najbliższych, oszczędzania pieniędzy, pamiętania imion osób, które spotykasz, bycia punktualnym, nawyk skromności, tutaj podtytuł skromność przysparza przyjaciół chucpa wrogów, mówienia spokojnie niezależnie od okoliczności, sportu, subtelnego chwalenia innych, unikania krytyki, trenowania sztuk walki, unikania alkoholików, narkomanów, unikania cierpiętników, witania się z ludźmi, wyzwalania konkretnych emocji w konkretnym miejscu, no to nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, no ale jeszcze będę go czytał, może coś poprawię. Nawyk zapisywania twórczych myśli, nawyk zwracania się do ludzi per pani pan, szachowy nawyk planowania każdego ruchu. A sponsorem dzisiejszego odcinka było słowo słońce. Znaczy tak, w ogóle marzymy o słońcu, ja też marzę, ale jak sobie człowiek przypomni te dni, kiedy jest słońce, tak więc jak jest słońce, to też tak nie jest, że człowiek jest non-stop szczęśliwy. To nie zima czy słońce czynią nas nieszczęśliwymi, tylko dwie rzeczy. Tyle słońca w całym mieście. Jakie to jest poetyckie. Jakie to jest piękne. Tyle słońca w całym mieście. No kto by to wymyślił? Więc no tam się po prostu żyje, tam gdzie jest słońce, a tam gdzie jest zimno, no to jest makabra. A jak u nas wewnątrz jest źle, to i może być słońce i dziewczynki. Właściwie o niczym nie powiedziałem, ta audycja jest bez sensu, no ale